Witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, to jest Imperial Glory. Kolejny odcinek, zaczynamy. No i cóż, ostatnio tutaj toczyliśmy wojnę, udało nam się w końcu zmusić do kapitulacji Prusy. No pokonaliśmy Prusaków i jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, ale niestety Austriacy stworzyli no piekło dla nas, no piekło, no, totalne piekło, bo no nie mogę tego inaczej nazwać, po prostu no doszli do wniosku, że lepiej będzie jak nas podbiją całkowicie, bo oni też zyskali dzięki naszej wojnie, mało tego, że zyskali tutaj Saksonię wcześniej, to zyskali Polskę i jeszcze część Prus. To jest masakra, co ten kraj wyprawia. I mało tego, widzieliście w ostatnim odcinku, mieliście okazję zauważyć, że jeżeli oglądaliście oczywiście, że tutaj Republikę Helwecką, nie wiem, przejęli jako, zrobili z nimi sojusz z krajem, z którym ja żyję jak brat, naprawdę jak brat, od kilku lat dobrych. Oni robią z nimi sojusz, no, robią z nami co chcą, wygrywają no tą wojnę, no robią z nami co chcą, no bo czytałem ten, no jeżeli naprawdę coś się tutaj nie zmieni, no to będzie tragicznie. Tak jest tragicznie, no, ale dobra, mam taką nadzieję, zastanawiam się, co tu zrobić, czy uderzyć na Wielką Brytanię, co też myślę mogłoby być ciekawe, czy... Dobra, zobaczymy, zrobimy takie coś, bo wiem, że dwie wojny naraz to jest coś najgorszego, dobra. Wiem, jak zatrzymać, chyba na dłużej, nie porozumienie. Austria, dam wam tysiąc, nie, dobra, nie dam wam nic, bo nie mam kasy. Musimy zrobić przemarsz, będę chciał podbić Wielką Brytanię, zdobyć te dwie prowincje tutaj usytuowane, no i bym to bardzo chciał zrobić, ale ja mówię, nie będzie to łatwe, mam jednak pomysła, no gra to gra, nie jest to jakaś najinteligentniejsza, komputer to jednak nie jest tak inteligentny człowiek, będę chciał zrobić coś takiego, wziąć przemarsz wojska i wtedy oni nie będą w stanie ze mną toczyć wojska ze mną. Tylko gdzie to było? Pozwolenie na przemarsz. Jeżeli zrobimy przemarsz, to oni będą musieli się po prostu... Jest, doskonale, o to mi chodziło. I to da mi spokój na wojnę z Wielką Brytanią, którą planuję zrobić. No i dobra. Przesuniemy sobie te jednostki stąd. Tu jeszcze mam jedną jednostkę. Ale tak naprawdę... te jednostki nie będą walczyły. Dobra. Nie mam kasy. Kliknijmy turę. W następnej turze zaznaczam... będę chciał walczyć chyba... O, cholera jasna. Chory shit się pojawia. Będę chciał zająć Wielką Brytanię, ale to nie będzie łatwe w żadnym wypadku. O, teraz Wielka Brytania nam sojusz proponuje. Nie, jak w tej grze się zmienia, w ciągu jednej tury może się wszystko zmienić, ale dobra. To by mogło mi pomóc w sprawie takiej, że Wielka Brytania lekko by nas polubiła. Nie wygaśnie, bo tu mamy sytuację dosyć dobrą. Dobra. No to w takim razie Wielka Brytania, mamy z nimi sojusz i koalicja. Może jakiś mały handel. Sojusz obronny, traktat handlowy z Austrią. No. Chyba, że zaatakować Austrię, ale raczej nie mam z nimi szans. To jest raczej wątpliwa sytuacja. Nie ma nic takiego. No to teraz czekamy na to, co się będzie mogło wydarzyć. Dobra, kogo tu mam? Aj, kurde. Będę mógł sobie wziąć, rzucić, ale to następnej turze, dobra. Rekrutacja, zobaczmy, ile mamy wojska do tworzenia. Dosyć dużo. No chciałbym stworzyć 10
11 oddziałów, wtedy można by się powstawać tą cholerną Austrię. No dobra. Nieźle, to są nasi sojusznicy. Dosyć, myślę, silni. Dobra, co tu mogę stworzyć w takim razie? Budynek, kuratura, szkoły specjalne. Na razie nie mogę tego uczynić, a szkoda. W takim razie może coś tutaj. Dobra, tu będę mógł. No, jeszcze, dobra, dowódcę stworzymy w następnym odcinku. Dobra, co tu dalej? No, naprawdę uwielbiam tą grę, ale trochę czasami potrafi podirytować. Budynki, druga tura. Dobra, na razie nie będę nic tworzył. Hanowerze. No ile ja mam oddziałów? Tak naprawdę nie wiem. Raz, dwa, dobra, teraz was cofnę do tyłu. Wy macie pełne oddziały, pełne, no powiedzmy, że to są pełne oddziały. Stąd będę mógł coś wziąć, okej. Dowódcy, stworzymy sobie dowódcę i stworzymy sobie hoty trochę. Niech będzie tu takie oddziały będą. Kontynuujemy. No, na razie nie jest jakoś fantastycznie, ale nie jest jakoś znowu fatalnie. Jest wrzesień. No to nie szło naprawdę opornie, jakby ktoś mi bił po mordzie. O, a co tu się stało? O! Doskonale! Doskonale! Już nie będzie wrogiego sojuszu, już nie, nie zdradzicie! Lepiej być nie mogło. Dobrze, bardzo dobrze, ale mnie to cieszy. Nie wiecie, jak mnie to cieszy. No. Służę swój kapitan, no. To teraz zmienia bieg, że, no, o 360 stopni. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Szwecja, może bym coś tu budował. Budynek. Pierwsza tura, konsula. To powinno zwiększyć o 10%. 63. Trochę mało. Tu mamy 49. Wielka Brytania ma tylko 10. Nie wiem czemu tylko 10, ale jest 10. Dobra. Dobra, koniec. No, tu jeszcze nie ma. Tu już są wszystkie. Tu są wszystkie, to jest... już mam... To zmienia sytuację trochę. Dobra, tu jeszcze... Tu mamy kolejną armię, dobra. Musimy się ustawić na Austrii, musimy przygotować z każdej strony uderzenie jakieś. To byłoby piękne, by tak się dało zrobić. No i dobra. Co kombinuje Wielka Brytania? Też niebezpieczny kraj. Przejęli Hiszpanii. Nie jestem z tego zadowolony w żadnym wypadku. Chyba, że... Doskonale! Oj, Wielka Brytania robi się niebezpieczna. Przełom, no to dobra. Dobra, do 66%, doskonale. Szkoły specjalistyczne, niestety. Na razie mi nie stać. Jakby, o, jakby Turcja uderzyła. No zobaczmy, tu jest trzy oddziały. Tu będzie jeszcze musi być kapitan jednostki.
Dobra, jeszcze jednego zrobimy, będzie trzech i jeszcze jednego zrobimy artylerii. Dobra, jest dobrze, w końcu zaczyna mi tu wychodzić. I to mnie zaczyna cieszyć ta gra. Przesuńmy się tutaj, trzy oddziały. Tu są trzy i tu jakby były trzy, to byłoby świetnie, to byłoby dziewięć oddziałów. No, oni też mają tutaj bardzo dobre oddziały, trzeba przyznać. No, trzeba przyznać, że mają świetne oddziały. Ale zawsze to coś może ich osłabić. Dobra, kontynuujmy. Być może powalczą z Turcją. No, chciałbym, żeby Turcja pyknęła Austrię. Zobaczymy, być może. Co to się dzieje? Dobra. Dobra, Turcja, Turcja. Traktat. Coś obronny. Austria. Wielka Brytania. O, w sumie to mnie. Dwa. Mnie bardziej. Albo poczekajcie, tak się tak w głowie teraz, ale zastanawia mnie takie coś. Czy ja bym był w stanie wygrać tą wojnę z Wielką Brytanią? Czy ja byłbym w stanie z nimi to w jakimś tam stopniu wygrać? Dobra, weźmy takie coś, zróbmy, że na przykład, co oni tu mają? Oni tu mają jakieś słabsze oddziały. Dobra, na przykład stąd trzy. Bo ja mam tu dosyć dobre oddziały, trzeba przyznać. Dobra. Jednostki tu się tworzy coś. Tu się coś buduje cały czas, bardzo ładnie. A na przykład jakbyśmy koalicję, wypowiedzenie wojny, wzięli tą Wielką Brytanię. Okej. Czy ja byłbym w stanie, na przykład teraz. Ja oczywiście popsułem sobie teraz sytuację, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczymy, jak to wygląda. No, to mnie ciekawi teraz, co tu się będzie dało. Dobra, wygrywamy. Jeszcze raz wygraliśmy wyrównaną bitwę, to mi się podoba. Co teraz Wielka Brytania zrobi? Chyba mi na plecy wjedzie. Tak, na plecy mi wjedzie. Nie, to trzeba. Trzeba z Wielką Brytanią. Nie, z Wielką Brytanią nie będziemy walczyć. Dobra, to będzie okupacja, chyba że. Honor czy zdrada. Dobra, okupujemy. A Wielką Brytanię można by. Pokój zapisać, tylko trzeba by odzyskać tą jedną prowincję teraz. Wiecie, o co chodzi, bo inaczej tego. 1100 tutaj. Tak, Austria teraz rządzi, no i dobra. Dobra. Powinno to wystarczyć, co oni tam mają. Szczerze mówiąc, niewiele. To by był nasz mały sukces, jakby się to udało uzyskać. Co oni tam mają? 21%. Czy ja tu będę mógł przejść? Będę mógł stąd przejść. Dobra, zobaczymy, co teraz się wydarzy. Dobra, łatwa bitwa. Nie, dobra. Wróg ucieka. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest! Dobrze! Ładnie rozbiłem Anglię. To może być mój dzień. A trzeba się będzie uporządkować z Austrią. Dobra, zawsze trzeba się uporządkować, bo to może być niebezpieczny przeciwnik. Dobra, 35. Może być przeciwnik bardzo trudny. Cholera jasna.
Cholera jasna. Dobra, tu mam trzy oddziały. Czekajcie, czy ja mam pokój? 3400. Czekajcie chwilę. Ile to będzie kosztować? To jest takie głupkowate trochę, ale dobra. Jak się da. Odrzucają skurczybyki, wiedzą, że coś. Jestem pod kluczem, ale mam dużo żarcia. Szwedzi to kupią. Jest, dobrze. Spokój z Austrią na kolejne 8 miesięcy. I będę się zająć teraz Wielką Brytanią. Koalicja. Tylko jeszcze może nie teraz, dobra. Zostało wam jeden. Trzy oddziały. Trzy oddziały. Tu jest jeden oddział. Tu są dwa oddziały. Dobra, to można by nawet wziąć tak. Generała tutaj. Tak. I tu jeszcze mam przecież oddział. Jest bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie. Tego wsadziłem przemarsz. To trochę taka opcja nie do końca dająca spokój, ale w grze jest spokojnie. I jaka jest sytuacja? 38%. Czy ja miałbym szansę? No tu są trzy oddziały w razie, ale one mogą nie wystarczyć. Dobra, nie da rady. Przerzucimy was. Dobra, teraz chciałem. Jeszcze od Szwecji chciałem handel. Chciałem handel, to jest jedyny kraj. Nie, no w sumie dwa są kraje. Ile wam mogę zaoferować? Mogę wam 2000 zaoferować, to jest bardzo dużo. Za 3000? 3000 mogę zaoferować. Chcę! I to mi wystarczy. Jest, doskonale, jest lepiej być nie mogło. Teraz zapiszemy. Jakby się to spełniło, to ja bym stąd Anglię wygnał, bym miał dwie prowincje tutaj. I już bym był w stanie zagrozić. Zobaczmy, co się wydarzy. No już się wczytamy. Jest dobrze, ta wojna może być dobra. Oni zwiększyli tutaj ten oddziały. Austria, nie wiem, czy ona z Rosją będzie walczyła, czy co, bo nie wiem, co się tu dzieje. 38%. Dobra. Jaka sytuacja? 56, bardzo ładnie. Aj, cholera jasna, dobra. Zrobimy tak. Tak, teraz was jest trzech. Powinniśmy sobie dać radę, tylko teraz pytanie. Zrobimy takie coś. Czy ja będę w stanie zająć. Nie. Dobra, i tu jeszcze mam jednego kapitana. O, teraz się robi się w końcu potęga ze mnie. Dobrze. Jeszcze jedną turę zapiszemy. O, jakbym to wytrzymał, to miałbym dwie pierwsze na jednym ogniu. Być może miałbym gdzieś tyle jeszcze tej Hiszpanii. Przetrzymać Wielką Brytanię. Co oni to robią? Co oni to robią? Coś kombinują. Mam nadzieję, że dostaną. Mam nadzieję, że dostaną. Oby dostali. Ładnie, ładnie, dobrze. Akceptuję oczywiście. Ale nerwy może być po Wielkiej Brytanii. Byli potęgą przed chwilą jeszcze. Ale mi teraz zaczęło wychodzić. Dobrze, ile? 74, dobrze, bardzo dobrze. Dwa oddziały. Mają trochę, ale to nie jest tak dużo. To nie jest tak dużo. Jest szansa ich położyć. Szansa ich jest mi położyć. Przepraszam za szmery. Ten oddział pewnie ma niewiele. Ten ma trochę. Tu mam trochę, tu mam trochę. Jak to rozwiązać? Oj. Słuchawki dotykają mikrofonu. Dotknęły mikrofon. Dobra, to zrobimy tak. Zaryzykujemy. Przed kolejną bitwą.
Dobra, jakbym to odzyskał, powiedzmy tą część, bo już więcej już nie. Wystarczy tyle, co bym chciał. To już by było naprawdę potęga. Wielka Brytania prawie że na opadkach. Zostałaby mi wyspa, dwie wyspy, no w sumie tam trzy wyspy by mieli, ale to jest trochę mało. No, robi się potęga. Muszę z Austin przedłużyć kontakt, ale to jeszcze nie teraz, 74. Dobra, robimy ryzyk fizyk. Ej, dotykam się. Niezbyt dobrze. Wygląda. Czy on wystarczy? Czy on wystarczy? Czy on musi być pełny? To jest taki dylemat mały. Czekaj, wiem co zrobimy. O, cholera jasna, no. Dobra, przerzuciłem go. Ale dobra, tak go nie dam rady, dobra. Trudno się mówi. Masz tutaj armaty. Chyba nie dacie rady nam, zobaczymy. Jakbym to przeszło, jak to przejdzie, to już jesteśmy w raju. Teraz ważne, jaki będzie moment. Trudna bitwa. Jasny gwint. Nie! Nie gonić! Stać! Stać! Oni uciekali, bo oni nie mieli w ogóle, tylko mieli artylerię. Teraz tutaj. Wygraliśmy? Jest! Jest! W końcu! W końcu się zaczyna coś dziać. Przyjemnego. Jak to trudna bitwa. Kurz! Zmietli nas. Oj, wytrzymałem to, ale dobra, to nie będzie jeszcze koniec. O, to mi się przyda. Wynajęcie armii. O, jeszcze możemy wynająć armię. Doskonała sytuacja to jest. Dobra. Tu jeszcze Wielka Brytania się obroniła, ale już tutaj się już nie obronią. Nie mają siły. Jaka sytuacja? Zostało im 3 oddziały. Dobra, zapiszemy to. Jeżeli się to uda, bo to będzie w następnym odcinku, to następnym turze to się rozstrzygnie. Jeżeli to, poprosimy o tak zwany pokój. Dobra, tak. Stać mnie na to. Co tu mogę zrobić? Sieć handlowa, to się przyda. O, okej. Koniec. Koniec. Mam nadzieję, że tu będzie koniec z Francuzami. Znaczy z... Jest! Przejęliśmy to! Doskonale! Pięknie jest! Pięknie jest! Pięknie jest! Nie chcę więcej! Dajcie mi pokój! Trzy, 400! Dokładnie tyle mam! Ha, ha, ha. Jest! Ale będziemy potęgą teraz! Pięknie jest! Zobaczcie sami, jaka jest wielka i potężna Francja! 10% nie lubią nas. Boją nas się, ale co o to? Nam to przecież nie przeszkadza. Nikt nas nie lubi, nikt nas nie lubi. Dosłownie nikt nas nie lubi. Ale bogactwo. No, natraciłem tych armii, nie powiem. Nie, dobra. Dobra. Natraciłem tych armii, ale jest dobrze. Czy ja mogę poprosić o... Dobra, Austria. Na przykład... Nie no, nie mam kasy, sorry. Co ja robię? Handel chcę. Szwedami mogę handlować jeszcze, bo oni jeszcze wiedzą, że jeszcze jestem w porządku. Co ja wam mogę zaoferować, żebym miał kasę? Żywność, 2000. Dajecie mi 3500. Nie kroję was, nic was nie kroję. Jest dobrze, jest... Powiem szczerze, jest pięknie.
które to Hobita, ale są no, trzy armie. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jeszcze jest pewnie... Nie no, tu jeszcze nie ma pełnej armii, ale dobrze jest. Jest naprawdę dobrze. Wspaniale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W końcu mam 10 armii. Tak. 3, 6, 9. O, i Austriacy mają jeszcze więcej, ale to się szykuje wojna w przyszłości. Ważne, że Wielką Brytanię odrzuciłem. Trochę odrzuciłem. Chcę tutaj jeszcze zdobyć. Jak tutaj to będą, bo oni mają, nic nie mają. To jest bardzo blisko do zdobycia. Zobaczmy, że są sami... traktat handlowy z Wielką Brytanią. Teraz już muszą się z nami liczyć. Teraz muszą się z nami liczyć. 38 tysięcy, 20 tysięcy, 33 tysiące. Na nas jeszcze na to nie stać, ale spokojnie. Spokojnie, jeszcze sobie poradzimy. To, co żeśmy zrobili z Wielką Brytanią, ten spryt, ta taktyka, która teraz wyszła z nas, to jest taka szczura. Dobrze jest, tylko teraz trzeba się odbudować spokojnie i uważać na Austrię. Bo Wielka Brytania nam tutaj już nie zagraża, oni stracili ogromnie dużo. To jest, no piękne, to co zrobiłem to było piękne. W końcu, po tylu godzinach, bo już godziny gram w tą grę, udało się osiągnąć coś pięknego i Francja już jest potęgą. Już nie mogę powiedzieć, że jesteśmy słabsi, bo teraz jesteśmy, jeszcze Austria jest mocna. Nie powiem, ale Wielka Brytania dostała po dupie teraz. To od tego może zależeć dalsza gra, bo na pewno Wielka Brytania nie jest słabym krajem jeszcze, ale już jest mocno przybitym. Jeżeli byśmy odbilibyśmy im to, oni by musieli sprzedać to, sprzedaliby nam to, a potem to jest, potem idziemy na Austrię. Dwie, trzy wojny z Austrią i koniec. Dobra, koniec gadania. W świetnym humorze z wami się żegnam. W końcu w świetnym humorze, bo naprawdę tyle bitew, ile żeśmy rozegrali, tyle różnych zagrań, tyle... takich różnych nietypowych, dla nas nieszczęśliwych, w końcu coś nam wychodzi. Więc cóż, dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!